Dzień dobry, nazywam się Ania Lammers i bardzo się cieszę, że spotykamy się na kolejnym spacerze. Dzisiejszy spacer będzie po bydgoskim Przedmieściu i tu chciałabym na wstępie podziękować Urzędowi Miasta Torunia i Radzie Okręgu Bydgoskie Przedmieście, której jestem członkinią, za wsparcie i możliwość zrobienia tego spaceru. Dobra, słuchajcie. Dlaczego Bydgoskie Przedmieście? Bydgoskie Przedmieście dlatego, że jest to absolutnie wyjątkowe miejsce w Toruniu. Koniecznie musicie je lepiej poznać, a jeśli nie znacie, to w ogóle poznać. Zerkniemy dzisiaj w takie mniej znane miejsca. To nie będą takie standardowy spacer ulicą Mickiewicza, tylko pójdziemy sobie troszkę od dołu, troszkę gdzie indziej, a zaczynamy w bardzo specyficznym miejscu. Słuchajcie, bardzo ciekawym i bardzo mało odwiedzanym. Znajdujemy się na skwerze Państwa Torwiltów. To są znani konserwatorzy toruńscy przy Grzybku, który, słuchajcie, no właśnie, z tym Grzybkiem to jest taka historia, że ma kilka legend miejskich. Pierwsza jest taka, że Napoleon Bonaparte w 1812 roku jadł pod nim śniadanie, jak nas odwiedził. Druga jest taka, że tutaj zaczynało się rusztowanie, które prowadziło aż do Katedry Świętych Janów, które było zrobione po to, żeby wciągnąć największy dzwon toruński Tubadei. A prawda jest taka, słuchajcie, na pewno był przystankiem tramwajowym. W latach 1892-1927 powstał, jak widać, w 1843 roku, czyli nie powstał jako przystanek. Słuchajcie, to jest mała infrastruktura parkowa, czyli to jest ławka parkowa. Tak one kiedyś wyglądały, to nam zostało. I teraz zobaczcie jeszcze jedną fajną rzecz. To jest niesamowicie fajny skwer, bardzo blisko miasta, parę kroków, z instrumentami muzycznymi. Słyszycie, jak za mną dzieciaki grają? Wiecie, jaka to jest frajda? Ja sama tu przychodzę czasami pograć. Okazuje się, że nawet mam jakieś talenty. Chyba, tak mi się wydaje. Tu są, słuchajcie, karmiki dla ptaków. Są ławki, a przy ławkach są śmietniki. Proszę brać z tego przykład. Bardzo fajne miejsce. Dzisiejszy spacer po bydgoskim Przedmieściu miałby być poświęcony secesji i trochę będzie, ale trochę wybierając jakby obiekty, trochę się okazało, że trzeba poświęcić też dużo uwagi pruskiemu murowi, bo właśnie jak się przyjrzymy detalom, a to będziemy dzisiaj robić, które są na domach z pruskiego muru, które wybudowane były zanim jeszcze powstał nurt secesji, zanim secesja zaczęła królować w ogóle jako jakikolwiek styl architektoniczny, tam już dużo tych elementów jest i myślę, że właśnie tym się dzisiaj pobawimy i pójdziemy w tą troszkę mniej znaną część bydgoskiego Przedmieścia także na rybaki. Zapraszam. Bydgoskie Przedmieście, centrum miasta, a jak na wsi. Wiśniowe sady, jaki zapach fenomenalny. Port tuż za nami. I tak właśnie będziemy zaczynać nasz spacer po bydgoskim Przedmieściu. Stroma 5. Historia o tym, jak można kupić pruski mur po to, żeby go wyremontować i czerpać z niego zyski. Bardzo dobry przykład, jest dużo opracowań, szukajcie i kupujcie pruski mur, bo warto go naprawdę zachować. Pruski mur, dlatego mi tak właśnie porwał, że jest bardzo fascynujący, a z drugiej strony bardzo, bardzo powszechny. W dużej ilości miast i w Toruniu, w wielu dzielnicach znajdziemy bardzo dużo pruskiego muru. Szczególnie takich domów podobnych bardzo do tego. Dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu dom z katalogu. Tak jak mamy teraz Archon, dom w Tamaryszku 8, tak mieliśmy kiedyś dom piętrowy, czteromieszkaniowy w Konwaliach 3. I teraz po czym można poznać, że takie domy są, słuchajcie, katalogowe i one przychodziły właściwie gotowe z fabryki. Zwróćcie uwagę na coś i macie teraz zadanie domowe, żeby poszukać sobie na innych domach i gwarantuję wam, że też znajdziecie. Belki są ponumerowane, zerknijcie. Ta, dwa, trzy, cztery i cztery, po prostu cztery kreski. Nie fałka i kreska, cztery, pięć, sześć i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo często na tych domach z pruskiego muru. Słuchajcie, fajnie sobie temu się przyjrzeć, bo my naprawdę często trochę tak traktujemy bardzo po macoszemu, bo to są częściej takie domy raczej biedne, raczej tak zwane, no nie są to jakieś tam fenomeny często bardzo, ale są też naprawdę super ciekawe i są takie klimatyczne, ta cegła, to drewno razem połączone, takie mam wrażenie, że są takie ciepłe emocjonalnie dla nas. To jest ważne, żeby też ta zabudowa właśnie taka specyficzna dla naszego miasta, specyficzna chociażby dlatego, że jak wspominałam,
miasto, Toruń twierdza, ograniczenia budowlane, w związku z czym tego pruskiego muru mamy bardzo, bardzo dużo i nie tylko można go wyburzać, warto go też odbudowywać i tu mamy tego fajny bardzo przykład. Secesja. No i sławetne, nasza wspaniała kamienica na ulicy Kujota. Właśnie, mamy w historii Torunia taką postać Reinholda Ubrika i to jest jego dom. 1904 rok, ale skupmy się na tym, czego dzisiaj trochę szukamy, czyli secesja, czyli czym się ona charakteryzuje. Motywy kwiatowe, asymetria, łuki, nie ma ostrych linii, wszystko jest łukowate, delikatne, płynące. Często pojawiają się motywy maszkaronów, ważek, takie właśnie trochę motywów takich gdzieś japońskich, orientalnych. I tu możemy sobie trochę tego poszukać, prawda? Widzimy te takie kwieciste, załamane wszystkie i piękne, zachowane drzwi. Ja sobie wyobrażam, że tu są jeszcze witraże. Flora i fauna i, uwaga, bajki Ezopa. Musicie koniecznie przyjść, zobaczyć na elewacji płaskorzeźbę z bajek Ezopa. Pan Ubrik wybudował też dom czynszowy. Taki, wiecie, typowa czynszówka pod najem. A budynek był właśnie z pruskiego muru, miał przepiękne, to jest zdanie domowe do sprawdzenia, przepiękne balkony, werandy, coś wspaniałego. Dom ten w 2006 roku spłonął i na jego miejsce został wybudowany zupełnie, absolutnie nowy budynek, który widzicie teraz. I zobaczcie, tu jest fajna taka chropowata cegła. I tak naprawdę tylko fantazja, zabawa pruskim murem, takie gdzieś orurowanie znajdujące się na zewnątrz, elewacji, takie zaznaczające, a wzdłuż koniecznie musicie przyjść zobaczyć to wszystko na spacer, bo mamy przepiękną kasztanową aleję ulicy Bydgoskiej. Bydgoska 33, budynek obok. W zasadzie można powiedzieć, że tak właśnie przed spaleniem wyglądała Bydgoska 35. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na to, co jest najpiękniejsze w pruskim murze. To znaczy ta snycerka, czyli te rzeźbienia drewniane tam znajdujące się pod dachem, te w ogóle te werandy, te balkony obudowane, urok tego miejsca, te drzwi jakże bogato ozdobione, a i też to, co jest wspaniałe, te ogródeczki, mikro, ale ogródeczki pod oknami. To jest coś, co jest właśnie tym urokiem bydgoskiego przedmieścia, tym, co jest tutaj najpiękniejsze, najfajniejsze. I to jest to, co warto oglądać i co trzeba się śpieszyć, żeby kochać, bo niestety szybko znika. Pani Kazimiera Żuławska w latach 1921-26 prowadziła w Toruniu pensjonat, właśnie sławetną Zofiówkę. I dzięki temu, że ta pani tu przyjechała i znaleźliśmy się w tak pięknych okolicznościach przyrody i w bardzo kiedyś pięknym budynku, w tej chwili w moim przekonaniu naprawdę odbudowanym straszliwie, plastikowo i paskudnie, to w jej salonie, jak ten budynek był jeszcze bardzo piękny i miał piękną snycerkę drewnianą, znajdował się salon, gdzie bywali Niesiołowski, Ostrewa, Bojżeleński i Witkacy. I dzięki temu, że mu się to spodobało, Toruń miał na przykład dwie prapremiery przedstawień Witkacego. Dom prywatny bliźniak, po prostu bliźniak bardzo znanych toruńskich deweloperów. Holter, Mans i Walter. I ja gwarantuję, że po dzisiejszym spacerze Państwo zostaniecie absolutnymi fanami tych panów. Ja jestem fanką. Zacznijmy od ich prywatnego domu i właśnie o tym, co mówiłam, czyli pruski mur a secesja. Proszę zwrócić uwagę na drzwi. Ok? Na razie spójrzmy tylko na drzwi. Motywy kwietne są, a linie wijące się, a nie proste, jak najbardziej, proszę Państwa, są. Te liny takie, które znajdują się, prawda, dookoła drzwi na tym portalu,
prawda? Jak najbardziej. Jak spojrzymy sobie na przykład na belkę boczną tutaj, to co widzimy? Też motywy takie właśnie wijące się, kwiatowe, jakieś takie... Te wszystkie linie, nawet często konstrukcyjne, są jednak trochę łukowate, a nie proste. To nie jest secesja, to nie jest secesja, bo tak naprawdę mówi się, że w Polsce secesja to już jest właściwie XX wiek. To jest budynek, nawet możemy znaleźć, bo jest wycięta data, 1896 rok, pokażę to Państwu. 1896 rok, czyli w zasadzie tak, sama secesja już istnieje, jako styl architektoniczny również. Nie wiemy, czy on do nas dotarł, ale jak się patrzy na ten budynek, jak się w ogóle patrzy na snycerkę, na ozdoby pruskiego muru, to trudno się oprzeć, że gdzieś jedno z drugiego wynika. Te wspaniałe wachlarze na przykład, które znajdują się tutaj przy, właściwie w konstrukcji. Czyli budynek oprócz tego, że ma bardzo ciekawą w ogóle jakby samą swoją konstrukcję. Te dachy duże, okna wstawione, gdzieś jakieś takie facjatki, coś tam się dzieje, dużo różnych takich ciekawych rzeczy. To jednocześnie to jest niewyobrażalnie ozdobne. Niewyobrażalnie zdobne, proszę zobaczyć właśnie te wszystkie obramówki okien. Czy nawet tu, jak się przyjrzymy, zostało, udało się zachować troszkę tych witraży, zdobień okiennych, jakichś takich historii. Coś niesamowitego. No i proszę Państwa, wieżyczki. Wieżyczki, z których na pewno był wspaniały widok na Wisłę. Prawdziwe bydgoskie przedmieście. Chodźcie, 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 chodźcie. Więc tak, śmierć K i frajerom, no była jasność, ej, chłopaki i dziewczyny, tu. I teraz zobaczcie, pan Karl Henning wymyślił sobie, że jego dom, którym on zamieszka, oprócz tego, że będzie z pruskiego muru, bo musi, oprócz tego, że będzie bogaty i strojny, będzie w stylu trochę takim neogotyckim, wiecie, nie? No widać, chłop lubił. I mamy widoczne to w snycerce tam pod dachem. Takie ma sferki prawie. Proszę Państwa, i w arcydziele architektury, naprawdę w tym budynku, proszę zwrócić uwagę na fenomenalne kominy. Kominy, proszę Państwa, delikatnie przypominają zamek krzyżacki, bo mają krenelaż. Trochę katedra Westminsterska też tutaj się nam zaplątała. I generalnie gotyk na dotyk, tylko trochę dalej. I tak szczerze, jak ja na to patrzę, to wiecie Państwo, zawsze mam uśmiech od ucha do ucha, bo to trochę jest tak, że pasuje jak pięść do nosa. Proszę Państwa, uwaga. Elona Duma, Torunia, pamiętajmy. No, powiem szczerze, klimat taki, że piękna drewniana klatka schodowa. Cuda, nie ma liczników, jest prąd. No, powiem Państwu, że hardcore. Styl, powiedziałabym, niemiecki, czyli wszystkie instalacje na zewnątrz. Tutaj, no, i płyta OSB. I naprawdę... Tak. Skrzynki pocztowe też okazują się być niepotrzebne raczej. Aha, no ale trochę detali się fajnych zachowało. Zobaczcie Państwo, jakie fajne drzwi. Takie wewnętrzne w klatce schodowej. Chodźmy, pójdziemy, zaraz dziękujemy. Ale klimat, ja nie mogę. Trochę strach, ale trochę zachęcam mieszkańców miasta i turystów, żeby w takie klimaty też wchodzić. Bo to, proszę Państwa, są cuda, naprawdę. Na przykład, proszę zobaczyć, jakie drzwi. Ja uważam, że to już jest naprawdę piece of art. I wiadomo, że Elana, to jest generalnie klub sportowy toruński, piłkarski. A? Coś, proszę zobaczyć, naprawdę niesamowitego, jak to warto wejść czasami do takiej otwartej kamienicy.
To były budynki czynszowe i cały czas są. To są po prostu wynajmowane mieszkania. No i wygląda to, tak jak Państwo widzicie, bardzo różnie. Czasami i tak. Ale szkoda, zobaczcie, piękne tralki. I po tych pięknych tralkach już takie, powiedziałabym, kij od mopa, ale też się trzyma, jak to się mówi, prowizorka jest najbardziej trwała. Przed chwilą widzieliśmy dom prywatny panów Houtermansa i Waltera. A teraz zobaczymy ich tak naprawdę, słuchajcie, pracę. Nie wiem, jak to powiedzieć, słuchajcie, to są deweloperzy. Jak kojarzymy dewelopera? Dewelopera kojarzymy z tym, że na dużej działce buduje maksymalnie dużo domów, tak? Czyli chodzi o to, żeby tak naprawdę na jak najmniejszej powierzchni zmieścić jak najwięcej mieszkań. I to jest też idea mi bliska jako modernistce, na przykład super jednostka, ale może być też zupełnie inaczej. I teraz pokażę Państwu miejsce deweloperskie, osiedle, po którym oprowadzają przewodnicy i którym się zachwycamy. Kiedy ktoś pomyślał sobie, że chce pozostawić po sobie coś więcej niż pieniądze, które zapakuje sobie równiutko do trumienki, ale chce zostawić coś absolutnie pięknego. I to jest właśnie o tym historia. Wykupują kwartał ulicy, tak? Właściwie działki wzdłuż ulicy, przy której my się w tej chwili znajdujemy, Konopnickiej. I zaczyna się wieżyczką, kończy się wieżyczką, budynki są niskie, z pruskiego muru. Słuchajcie, każdy jest absolutnie inny. To nie jest jeden projekt, który kupujemy i tłuczemy, jak dom w Tamaryszku 8. Tylko za każdym razem mamy coś nowego. A ile tu jest smaczków, to po prostu oszalejecie. To jest absolutnie coś niesamowitego. Dlatego o tych gościach będziemy opowiadać i opowiadać i opowiadać. Zobaczcie to. Wieżyczki, snycerka, deseczki. Opowiem Państwu, jak byłam małą dziewczynką i po raz pierwszy zobaczyłam ten dom, to bardzo dobrze pamiętam. Kojarzycie Państwo bajkę Jasiu i Małgosi i tam była czarownica, która mieszkała w domku z piernika. No proszę mi powiedzieć, czy to nie jest domek z piernika? No przecież idealnie, no ta wieżyczka. Ona jest taka rzeczywiście jak spielniczka, jak ciasteczko, jak magiczne miejsce. Absolutnie w ogóle coś niesamowitego. Ostatni punkt naszego spaceru dzisiaj, dom Szwarca, Bydgoska 50-52, toruńska legenda. Słuchajcie, długo ten budynek stał i czekał na remont. Wszyscy obgryzali paznokcie ze strachu, że coś się złego stanie, że budynek spłonie, że wydarzy się coś okropnego, ale na szczęście to się nie stało, słuchajcie. Budynek jest remontowany, będzie wykorzystywany przez, w zasadzie można powiedzieć, NGOsy, a wcześniej, słuchajcie, w tym budynku na początku był trochę taki pensjonat, słuchajcie, z przepiękną, absolutnie piękną klatką schodową. Z pokojami na wynajem, czyli tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, właśnie trochę pensjonat, trochę Airbnb. Tak to wyglądało. A później, słuchajcie, po wojnie był to budynek uniwersytecki. Tu mieszkali profesorowie, tu mieszkali studenci. To były akademiki. A następnie, słuchajcie, były mieszkania socjalne i znam na przykład panią, która tu mieszkała przez 50 lat. I tym właśnie optymistycznym fragmentem pięknej odbudowy naszej bardzo ważnej bydgoskiej 50-52 kończymy dzisiejszy spacer i do zobaczenia. Następny spacer będzie o kobietach. Pa!